Ślub z Bebą był największą pomyłką mojego życia. Podjąłem złą decyzję i straciłem Hildę na zawsze. Ale ma pan dzieci, wnuki, siostrzeńca. Zyskał pan rodzinę i przeżył wspaniały romans. Zazdroszczę panu. Wszystko przed panią. Jest pani taka młoda, a życie jest długie. Staram się być wesoła i uśmiechnięta, ale samotność bywa trudna. Zamówimy tequilę? Kelner? Tym razem proszę tyle nie pić. Jak pan może? Pomóc w czymś, pięknej pani? Nie trzeba, śmieszny staruszku. To jakiś koszmar. Pamięta pani? Natychmiast zażyj lekarstwo. Pamięć ci szwankuje. Hilda, jak miło. Usiądź z nami. Prosimy. Przyniosłam ci lekarstwo. Zażyj, bo dostaniesz zawału. Może później. Usiądź. Ale siadaj. Co z tobą? Udajesz młodzika przed swą dziewczyną? Uważaj, Alicjo, bo kandydat może umrzeć w każdej chwili. Niech Bóg broni. Każ mu zażyć lekarstwo. Jeśli je zażyję, nie dostanę zawału, ale na pewno się otruję. Dlaczego? To są krople do oczu. Co? Przeklęte dzikusy z czwartej klasy. A ja im uwierzyłam. Proszę usiąść. Musi się pani uspokoić. Przypomniałam sobie, że jestem umówiona. W sprawie pracy. Nie mogę się spóźnić. Do widzenia. Dziękuję. Nie gniewaj się na uczniów. Nie chcieli ci dokuczyć. Może się czegoś napijemy? Dobrze. Podwójna tequila. Dla mnie. Co dla ciebie? Tata dowiedział się, że opiekujesz się zespołem. Chcę o nim porozmawiać. To jakiś dowcip? Twój tatuś nie lubi zespołów muzycznych. Nieważne, co pan lubi, panie ministrze. Diego nie należy do mojego zespołu. Proszę się nie martwić. Diego nie zajmuje się błahostkami. Właśnie. Sama myśl o sztucznie wypromowanych grupach doprowadza mnie do szału. Bustamante w tym nie uczestniczy. Nie pozwoliłbym na to. Dość tego, Biustu Amancie. Muzyka Bustamante. Muzyka jest pokarmem dla ducha. Każda muzyka. Za to polityka jest nikomu niepotrzebna. Jak gruszki na wierzbie. Gruszki na wierzbie. Dawaj dalej, mamuśka. Taką sieczką proszę karmić swoją córkę. Mojemu synowi bliższa jest muzyka Mozarta, Beethovena, Strawińskiego. Nie chodzi tylko o Robertę, ale o całą młodzież. Dlaczego nie mogą się realizować? Nie robią nic złego. Skąd mają wiedzieć, co jest dobre, a co złe? Skoro nie wiedzą, czego chcą.
Politycy są beznadziejni. Powinni się zajmować sami sobą. Pan wybaczy, nie mam czasu na dyskusję z politykiem na pańskim poziomie. Jestem zajęta. Do widzenia. Jaka pani miła. Brawo, mamuśka. Co planujecie? Nie zamierzam się kłócić. Spali mi pan włosy. Mam propozycję. Niech zespół wystąpi w innym terminie. Tego dnia chcę zakończyć moją kampanię. Niech pan zmieni miejsce. Proszę pomyśleć. Koncert może się odbyć gdziekolwiek. Chętnie znajdę wam jakiś lokal. Wielkie dzięki. Po pierwsze, nie ma pan władzy nad zespołem. Po drugie, nie zmienię terminu, bo nie chcę. Synu, nie zniżymy się do tego poziomu. Pani Rei brakuje ogłady. Do widzenia. Dzięki. Dobrze się stało. Twój ojciec jest zajęty. Nie dowie się, że grasz w zespole. Oby. Przestańmy się martwić. Co chcecie zaśpiewać? Jesteście gotowi? Wiem, że mnie nie lubisz, ale dziękuję. Nie przepadam za tobą, ale uwielbiam zespół. A skoro moja córka nic do ciebie nie czuje, nie wyrządzisz jej krzywdy. Diego, próba wieczorem. Nie spóźnij się. Weź nuty. Brawo. Zadowolona? Tak. Jestem ci wdzięczny. Zrobiłeś wszystko, żeby Mia zerwała z Gastonem. Zrozumiała, że on do niej nie pasuje. Cieszę się, że moja córka nie jest tym człowiekiem. Zajmijmy się pracą. Zapisz, co masz zrobić jutro. Słucham. Po pierwsze, zapłacisz za szkołę. Mia nie zalega z płatnościami. Trzeba zapłacić za przyszły rok. Dwa czeki? Mia chodzi do szkoły. Ty też. Zrezygnuj ze stypendium. Pokryję koszt twojej nauki. Nie mogę. Nie wrócę do szkoły. Dlaczego? Cześć. Proszę pani. Samochód został odholowany do warsztatu. Dziękuję. Zapasowe kluczyki. Proszę to przeczytać. Do widzenia. Dziękuję. Żałuję, że muszę odejść. Jestem wdzięczny, że mogłem dla pani pracować. Peter. Dlaczego Peter odchodzi? Stoi za tym ten głupi kuloci. Ja mu pokażę. Koszmar. Porozmawiajmy. Nie mogę, idę na basen. Nie jesteśmy już razem, ale nadal mnie obchodzisz. Dzięki, ale chodzi o Miguela.
Twój tata nie chce tego słuchać. Ale ty musisz wiedzieć. Wiem wszystko o tym śmierdzącym, źle ubranym, żałosnym wieśniaku. Miguel przyjechał do stolicy, żeby się zemścić. Obwinia was za śmierć ojca. Co?